Kontrast to jedno z Twoich najważniejszych narzędzi do tworzenia lepszych projektów. W tej lekcji pokażę Ci kilka przykładów, gdzie zabawa kontrastem wpłynęła na zaprojektowanie lepszych elementów w projekcie. I pierwszy taki punkt mówi o tym, że gdy w Twoim projekcie wszystko konkuruje o uwagę, to dla użytkownika nie jest jasne, co tutaj jest w tym projekcie najważniejsze. Często widzimy to w minimalistycznych interfejsach, gdzie projektanci stosują ograniczoną paletę barw, przez co elementy stają się mało kontrastowe. Dlatego projektując interfejsy, postaraj się stworzyć wizualną hierarchię, wyodrębniając elementy i dzieląc je na najważniejsze, ważne i te mało ważne. Przede wszystkim pamiętaj, by podkreślić elementy, które są bardzo ważne i zobacz. W tym poprawionym jakby przykładzie widzimy, zaczęto już od tutaj na etapie tekstu, tak? Tekst został tutaj lekko zniwelowany za pomocą szarego koloru. Tu mieliśmy wszystko na czarno, tak? Dodatkowo w poprawionym projekcie zauważcie tutaj na ikony i tutaj te karty. Również zostało to poprawione. Tak samo górna belka w tym projekcie ledwo widoczna. A tutaj widzimy, nikt nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia właśnie z interfejsem, tak? Ok. Kolejny przykład mówi o tym, by nie patrzeć na kontrast tylko pod kątem całego projektu. Pojedyncze elementy są równie ważne i zawarta w nich treść powinna mieć również kontrast i tworzyć wizualną hierarchię. Tutaj niestety w tym przykładzie tego zabrakło, ale zobaczmy. Spróbuj wyodrębnić detale, które są najważniejsze. I zobacz. Pamiętaj, że do dyspozycji masz wyróżnienie, między innymi za pomocą kolorów, tak jak w tym wypadku. Za pomocą wielkości, czy też grubości fontu, tak? Zobaczcie jeszcze na poprzedni przykład i na przykład poprawiony. Prawda, że wyglądał o wiele lepiej? Ok, jeszcze będąc tutaj przy tych kartach, zobaczcie tutaj na te etykiety opisowe, tak? W tym przykładzie poprawionym, zobaczcie, jak usunięcie tych etykiet dało temu elementowi oddechu, tak? O wiele więcej wolnej przestrzeni. Tak samo tu nie ma etykiety cena, tu nie ma etykiety autor i właściwie te dwa elementy zostały tylko usunięte, a zobaczcie, ile tutaj zyskaliśmy fajnej przestrzeni, tak? Ok, idziemy dalej. Tworząc kontrast w projekcie, pamiętaj, że nie tylko kolor jest Twoim przyjacielem. Wybieraj mądrze między nagłówkami. H1, H2, H3 na pewno znasz nagłówki. Bardzo często chcesz, by wszystko w Twoim projekcie było ważne. Przez to w nadmiarze stosujesz nagłówki H1 i H2. I tutaj mamy poprawiony. Nagłówki H1 są zarezerwowane dla głównych tytułów, dlatego w etykietach interfejsu nie są mile widziane. O wiele lepiej z mniejszym tutaj nagłówkiem, tak? H4 mamy w tym wypadku. Ok, i kolejny przykład. W interfejsach ikony bardzo często odwracają uwagę od etykiet opisowych. Jednak w przeciwieństwie do tekstu ciężko wpłynąć na wagę ikony, zmieniając jej wielkość. Gdybyśmy zmienili tu wielkość, no nie wyglądałoby to przyjemnie. Tak samo nie możemy jej na przykład pogrubić, tak? Moglibyśmy zastosować inny kolor, na przykład niebieski, ale to blado-niebieski, ale to znów odwróciłoby uwagę. Zobaczcie, jak skontrastowaliśmy to. Po prostu zmniejszyliśmy jej kontrast, zmniejszając jasność. Zobaczcie na poprzedni przykład. O. I jeszcze raz. W wielu przypadkach masz do czynienia ze zbyt małym kontrastem między poszczególnymi elementami. W tym przykładzie nagłówek został dodatkowo podkreślony, by wyróżniać się na tle pozostałych elementów. Ale zamiast uwydatniać jakiś element, żeby go skontrastować, spróbuj zniwelować pozostałe, które z nim konkurują, tak? W tym wypadku tekst poniżej.
Zobaczcie jeszcze raz. OK. Ale spróbuj teraz iść krok dalej i zastosować tą radę dla większych elementów w projekcie. Zamiast coś podkreślać, spróbuj zniwelować pozostałe elementy, tak? Tutaj chcielibyśmy tutaj zwrócić uwagę na ten blok, twoje zamówienie, tak? Jest to, patrząc z perspektywy użytkownika, najważniejszy tutaj blok, w kolumna właściwie na tym etapie zamówienia. Mamy tu złóż zamówienie, tak? Ten przycisk fajnie kontrastuje, ale zobacz, zniwelowaliśmy zamiast podkreślać i co się stało? Otrzymaliśmy coś takiego. Usunęliśmy po prostu kolor tła. No i to tyle, jeśli chodzi o zabawę kontrastem.